Jan Tarustka i Taf Toruń. Zawodnicy z Ustki zagrają w składzie Wojciech Przychoda, Michał Zborowski, Sebastian Waszuk, Mateusz Żebrowski, Maciej Dawid, Karol Czubak, Bartłomiej Wrzostowicz, Maciej Tomas i Kacper Dawid. Natomiast Taf Toruń pojawi się za chwilę w składzie Grzegorz Koniewski, Filip Mierzejewski, Krystian Kowalski, Szymon Bogdański, Artur Nikoniuk, Oskar Balcerowicz, Piotr Rykaczewski, Maciej Śliwiński, Mateusz Chojnacki, Maksymilian Lewandowski, Brian Drozdowski, Przemysław Marcinkowski, Dawid Kraśniewski i Janusz Okuniewski. Za chwilę powitanie obu ekip na środku parkietu i ostatni ćwierćfinał przed nami. Obie ekipy wchodzą witane brawami publiczności. Jan Tarustka, Taf Toruń, ostatnia grupa ćwierćfinałowa. Powitanie obu ekip. Pamiątkowe zdjęcie. I za chwilę gwizdek obwieści początek pierwszej połowy tego spotkania. Bochnia, Bielsko-Biała, Łęczyca. No i kto będzie czwarty? Ustka czy Toruń? Przekonamy się o tym za kilkadziesiąt minut, za chwilę. Rozpoczęcie pierwszej połowy meczu. I zaczęli. Szansa dla Jan Tarum. No i rzut wolny, zobaczymy, jak go wykorzystają gracze z Ustki. Jeszcze poprawiają, nie ma go.
dwa gola, ale szkąsają gracze z Ustki od samego początku. TAF Toruń przez pierwszą minutę bardziej musi skupić się na defensywie niż na konstruowaniu akcji. Chociaż teraz sytuacja się odwraca. Strzał ponad bramką. Nie ma gola, jeszcze poprawiają. Jantar groźny od pierwszych minut. Gdyby tylko ta celność była nieco lepsza, no to mogliby się już cieszyć. Myślę, że z niejednobramkowej przewagi, tych bramek byłoby więcej. Ale nie wyprzedzajmy faktów, skupmy się na tym, co dzieje się obecnie na parkiecie. Piłka rozgrywana przez TAF. Dobrze zablokowany ten strzał. Szansa obok bramki. Druga minuta tego spotkania. Brawo, wysoko, 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 wysoko. Faul i rzut karny. Karol Czubak ma szansę na zdobycie 10 gola już w tym turnieju. Ma ich na swoim koncie 9 i króluje na liście strzelców. Jest bramka! Myślę, jestem sam. 1-0. 10 bramka Karola Czubaka. I gramy dalej. Jaka będzie odpowiedź Torunia? Na razie strata. 2-2. Ależ to podanie. Za dużo nie mogło zdziałać. Odpowiedź Torunia. Dobra obrona. Ale to jest.
szansa. I szansa. Ale dobre wyjście bramkarza teraz. Nieudane to wybicie. Będzie szansa na rozegranie akcji przez Staw Toruń. Wejście. Szansa na drugą bramkę. Trzeci faul po stronie TAFO Toruń. Mógł poczuć to starcie zawodnik z Ustki niewątpliwie. Niedokładne to podanie, odzyskuje Ustka. Bardzo dobrze w obronie. Teraz no, troszeczkę ciężko było to rozegrać samemu przy tak szczelnej opiece graczy z Torunia. Odpowiedź. Karol Czułak z golem numer 11. Siedem minut do końca pierwszej połowy, 2-0. Filip Mierzejewski zdobywcą tej bramki, 2-1. Jaka będzie odpowiedź? Bardzo błyskawiczna. 3-1.
Maciej Tomas zdobywa bramkę po bardzo ładnej akcji całego zespołu. Szybka odpowiedź Jantaru. Teraz szansa przed Toruniem. Nie ma gola. Od razu szybki wyrzut. Chcieli podobnie jak przy drugiej bramce. Obok gołemki. Podpaleni zawodnicy z Torunia. Nie chcą przyjąć. Nie ma się zresztą co dziwić tego wyniku. Za obowiązujący. Znów Toruń. 3-2. Tym razem Maciej Śliwiński. Znów tylko jedna bramkowa przewaga drużyny z Ustki. Zaczynają się rozkręcać gracze TAF-u. I to dla Jantary Ustka na pewno nie jest dobra wiadomość. Niecałe 5 minut do końca pierwszej połowy. Może teraz! Czy będzie czwarta bramka? Nie ma czwartej bramki! Reprymendę od sędziego. Nie było tam faulu, strzał obroniony. Szansa przed Toruniem. 3-2. Niezrozumienie teraz. Szansa nie ma bramki. I znów rusza Toruń. 4 minuty niecałe do końca pierwszej połowy. 3-2 dla Jantaru Ustka. Mamy czas. Po przerwie
Rzut wolny będzie wykonywać. Będzie wykonywać tam Toruń. Wracamy do meczu. Zobaczymy, jak Toruń wykorzysta ten rzut wolny. Jest szansa na wyrównanie. I nie ma gola. Szansa przed Jantarem. Nie ma gola, jeszcze poprawka, nie będzie. Uderzenie. Leży Sebastian Wasiuk. Ponad bramką. Więcej precyzji, bo to się zemści. Szansa przed Toruniem. Dobrze, bramkarz. Daleki wyrzut. I 4-2. Karol Czubak. Kolejna bramka w tym meczu i kolejna bramka w całym turnieju. Dobrze na posterunku bramkarz. Mogło się to skończyć różnie. Odpowiedź Jantaru. Ale też na posterunku obrońcy. Może teraz. Odgwizdany faul. Dwie minuty. Ja
Tak, to wykorzystają gracze Jantaru. Ciężko będzie, skoro zaraz. Nabij go, nabij! Out! Mów nabić go na out. Pędź przed niego, tak? Brawo! Ostatnia minuta pierwszej połowy. Jantar wygrywa. Prowadzi 4-2. Z tego nic nie będzie. Od bramki Taf. Sekund. 4-3. Maksymilian Lewandowski. 8 sekund przed końcem pierwszej połowy. Taw Toruń znów zaczyna gonić Jantar Ustkę. Bramka zaliczona. Równo z Syreną. Karol Czubak zdobywa kolejną, czwartą bramkę w tym meczu. Chwila przed.
Wracamy do Unisławia. Chyba najbardziej emocjonujący ćwierćfinał spośród tych dotychczasowych. 5-3. Jeżeli Państwo dopiero włączyli naszą transmisję, to ta piąta bramka dla Jan Tarałustka padła równo z syreną, która kończyła pierwszą połowę meczu. A co się będzie działo dalej, zobaczymy za chwilę. Ostatnie 12 minut i dowiemy się, czy Pomorze, czy Kujawy dołączą do grona półfinalistów tego turnieju. Szansa. I jest 6-3. Ależ otwarcie dla zawodników z Ustki. Strzelcem, a jakże, Karol Czubak. Jaka będzie odpowiedź Torunia? Nie ma tam faulu. I nie ma gola. Szansa? Nie ma bramki. Strzał, jest bramka, 6-4. Filip Mierzejewski. Zagracza Tafu.
się znowu. Szansa, nie ma gola. Niecałe 10 minut do końca tego meczu. Jak na razie Jan Tarustka 6 bramek, TAF Toruń 4. Uderzenie, ach, było blisko. Dużo szczęścia przy tej akcji mieli gracze Tarustka. Obok bramki. Drugi faul na koncie Jantaru. Szansa przed TAF-em. Kolejna szansa przed TAF-em i faul, będzie żółta kartka. Sebastian Waszuk. Trzeci faul dla Jantaru. Obóz z tyłu nie mógł nadążyć i dlatego. I bramka! 7-4! Karol Czubak zdobywa kolejną bramkę. Do przodu! Ja puszczam z prawa! I 7-4! Oh,
bramki. Szansa przed Toruniem. Utrzymują się przy piłce gracza TAF-u, ale dobra obrona. Sześć minut do końca. Drużyny Jantarustka. Szansa, bramka, 8-4. Maciej Dawid, autorem tej bramki. Przepraszam, bramkę zdobył oczywiście Kacper Dawid. Ostatnie 5 minut tego meczu. I szansa. Nie ma gola.
ostatnie 4 minuty, nawet już niecałe. I... No, bardzo dobrze. Wciąż przy piłce TAF. I obok bramki. Jakiś uraz bramkarza. Jest to cykl. Dlatego trzeba mieć dwóch bramkarzy. Ja wiem, że trzeba, ale co z tego? Miejmy nadzieję, że nic poważnego tam się nie stało. Zawodnik opatrywany przez medyka. I to się nazywa postawa fair play. Słusznie nagrodzone gromkimi brawami. A my gramy dalej. 3,5 minuty do zakończenia. Toruń wciąż wszystkimi zawodnikami w polu, no ale nie ma się tutaj co dziwić. Trochę mają do odpracowania. Tymczasem Jan Tarustka, no już na spokojnie może kontrolować przebieg tego spotkania. Pół minuty do końca. Piotr Kaczewski. To jeszcze nie koniec. Jeszcze całe 2 minuty meczu przed nami. Jaka będzie odpowiedź? Obok bramki. Gramy ją to! Nie odpuszczamy! I nie ma gola. Szybko zaczynają gracze TAF-u. Nie ma się co dziwić. Ale czas leci teraz.
Nie odpuszczamy Polonu! Jeszcze minuta! Minuta! Ostatnia minuta tego spotkania. I obok bramki. Uderzenie obok bramki. Trzydzieści sekund. 20 sekund. Nie ma gola. Mamy jeszcze czas dla drużyny Jantaru. Dziesięć sekund do końca meczu. Jantar Ustka melduje się w półfinale. Chwila przerwy i rozpoczynamy mecze półfinałowe.